Nowy Force Stroke rozgrzewa wyobraźnię już od końcówki zeszłego sezonu, zresztą jak każda nowość od BMC. Dla mnie osobiście dużym zaskoczeniem była zmiana, a raczej duży tuning w podejściu do tylnego zawieszenia. Jak to przekłada się na jazdę i jak się jeździ właśnie na nowym Force Stroke'u, zaraz sprawdzimy i opowiemy oczywiście o szczegółach tej maszyny. Harda Horda, witajcie w kolejnym teście. Już od kilku sezonów BMC w swoich modelach MTB poszedł mocno w geometrię progresywną. To już widać właśnie nawet przy hardtailach od szwajcarskiego producenta. W fullach jest jeszcze lepiej, w nowym jest nawet lepiej niż było w starym. Wszystko również oczywiście poszło w jeszcze większy progres. Obecnie kąt główki mamy na poziomie 66,5 stopnia, czyli o 1 stopień lepiej niż było w poprzednim modelu. Podsiadówka poszła w drugą stronę, zrobiła się bardziej pionowa. W tym momencie jest 76,7 stopnia. Więc zapowiada się bardzo ciekawie, zwłaszcza że mój obecny OIS, Orbea OIS, ma bardzo podobny kąt podsiadówki i wiem, że wiąże się to na pewno z bardzo efektywnym napędzaniem roweru. Największa zmiana w nowym Force Stroke'u to oczywiście mocny tuning tylnego zawieszenia. W tym momencie mamy bardziej liniowe podejście do tematu tylnego zawieszenia. Teoretycznie to powinno sprawić, że zmieści się tutaj drugi bidon. Tak przynajmniej producent chwali rozwiązanie na swojej stronie. Oczywiście to nie było kluczem tego rozwiązania. Patrząc na rozmiar M tego modelu, nie wiem czy ten bidon się tutaj zmieści, ale to nie jest jak gdyby kluczem. BMC wciąż bazuje jednak na zawieszeniu APS, czyli piwocie łączącym tylny trójkąt z przednią częścią ramy. To oczywiście trochę komplikuje podejście do tylnego zawieszenia, powoduje, że musimy tutaj używać dodatkowych łożysk. To zapewne również przekłada się na masę samej ramy, ale BMC nigdy nie było kojarzone właśnie z podejściem do ramy i odchudzaniem jej za wszelką cenę. Cała magia zawsze wychodziła po pierwszych kilometrach jazdy na tym rowerze. BMC jest również jedną z nielicznych firm, która stawia na pełny trójkąt tylnego zawieszenia. Mnie osobiście przychodzi chyba jedynie Ghost do głowy, jeśli chodzi o właśnie podobne rozwiązanie. Na chłopski rozum powinno to powodować, że tylny trójkąt jest bardziej sztywny. Ale też trzeba zadać sobie pytanie, czy wszystkim producentom dokładnie o to chodzi, ponieważ wiele właśnie producentów bierze elastyczny tylny trójkąt jako zaletę, więc wszystko oczywiście zależy od podejścia danego producenta. Kolejną nowością jest na pewno również podejście do dropera. Autodrop Technology jest dostępne niestety tylko w najwyższym modelu Force Stroke'a 011. Na czym to polega? Polega mniej więcej na tym, że nie musimy w tym momencie siedzieć na siodle, żeby sztyca zjechała. Jednym przyciskiem obsługujemy zarówno to, żeby się opuściła, jak i się podniosła z powrotem. Jako świeży użytkownik dropera widzę w tym naprawdę bardzo duży benefit i trochę dziwię się, że tyle czasu trwało właśnie dojście do stworzenia czegoś takiego. Patrząc na stronę producenta, wygląda na to, że w pozostałych modelach BMC zrezygnowało ze zintegrowanej sztycy, ze zintegrowanego dropera z ramą. Tutaj akurat jak gdyby mamy zaprzeczenie tego. Nie wiem dlaczego w tym modelu testowym tak to wygląda, ale tak jak mówię, patrząc na stronę producenta, pozostałe modele mają normalne dropery, więc tak jak wspominałem, ta technologia z automatycznym opuszczaniem wygląda na to, że działa tylko i wyłącznie w najwyższym modelu. W zeszłym roku BMC Force Stroke w wersji LT bardzo mocno nakierował mnie na konkretną drogę przy wyborze nowego roweru MTB. BMC wciąż jednak rozróżnia dwie gałęzie, jeśli chodzi o rowery Force Stroke'a. Ta, którą tutaj widzicie, czyli taka bardziej ścigancka ze 100 mm skokiem oraz właśnie ta LT nastawiona bardziej na komfort, gdzie mamy właśnie już 120 mm skoku i wszystko właśnie postawione tak, żeby sprawiało większą frajdę z jazdy.
Zapowiada się bardzo ciekawy test, zwłaszcza, że już bardzo mocno przyzwyczaiłem się do swojej Orbei Oiza, która ma bardzo podobną geometrię, ale jest na pewno lepiej zbudowana, jeśli chodzi o koła. Koła, jak wiadomo, lekkie koła na karbonowych obręczach robią dużą różnicę. Zobaczymy, jak będzie się jeździło właśnie na full stroke. Dropper poszedł w górę, trochę tutaj polataliśmy, więcej na pewno po zjazdach niż na podjazdach, ale oczywiście dużo nie trzeba na tym rowerze spędzić, żeby wiedzieć, że naprawdę jest niezły kocur na podjazdach, to już widzieliśmy niejednokrotnie podczas testów właśnie BMC. Ten w stosunku do tego LT, o którym mówiłem, o którym mnie tak mocno zainspirował, widać faktycznie, że jest nastawiony na bardzo szybką jazdę. Jest to rower bardziej XC niż maratonowy. Tutaj oczywiście jest kilka niedociągnięć, bo jest to rower testowy. Ten rower jest rowerem, który jeździ po prostu po Europie i ludzie sobie sprawdzają, jak ten rower funkcjonuje. Oczywiście w takich rowerach nie wszystko działa znakomicie. Tutaj naprawdę mieliśmy kilka problemów, ale to jest akurat najmniejszy problem, jeśli chodzi właśnie o przekazanie informacji co do tego, jak się na rowerze jeździ. Co ciekawe, rower jest w rozmiarze M. Rozmiar jest przewidywany chyba do 1,85 m, o ile się nie mylę. Ja mam 1,80 m, więc na pewno mieszczę się w tej granicy. Bardzo mały się wydaje, ale to chyba właśnie domena BMC, że wszystkie te rowery są mocno ścięte i wydają się małe. Z kolei jak już siedzimy na tym rowerze, no to naprawdę pozycja nie odbiega dużo od tego, co znam właśnie z Orbei Oiza, który jest z kolei w rozmiarze L. Ten, tak jak mówię, na pewno jest nastawiony na szybkie ściganie. To czuć właśnie głównie na podjazdach, czuć oczywiście również na zjazdach. Na pewno bardzo fajne są opony. Tutaj nie mam zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o te gumy Vittoria, więc naprawdę zarówno przód i tył, to jest ten sam model Mescal. I bardzo świetnie się tutaj wrzynał w teren, dawał pewność na zjazdach, na bandach. Opony są szerokości 2,35, więc dosyć szerokie, ale naprawdę nie widać tej szerokości, ale na pewno dają odpowiednią trakcję. Drobna tutaj korekta, jeśli chodzi o to, co powiedzieliśmy na początku, czyli o dwa bidony. Z tego, co zauważyliśmy, no to nie ma tutaj możliwości mocowania bidonu na rurze podsiadłowej. Bidony trochę są tutaj pakowane jak baterie, paluszki, czyli jeden za drugim. Mamy tutaj cztery chyba mocowania, a może nawet i pięć mocowań koszku na bidoń i po prostu trzeba te bidony tutaj trochę upchać. Jedyne, co osobiście mi przeszkadza, no to w takiej pozycji, jak jest obecnie, naprawdę trudno sięgnąć po bidon, bo tutaj właśnie ten damper troszkę przeszkadza, cała ta konstrukcja, którą widzimy, jest mocno na kolizyjnym z naszą dłonią i na pewno duża zasługa w tym również właśnie tej mocno ściętej ramy, o której już wspominałem. Co do napędu, oczywiście tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń, jest to SRAM GX w wersji AXS. O dziwo działał tym razem bardzo dobrze, ponieważ hak jest prosty, no to wtedy na pewno ta przerzutka działa również dobrze. Już całe szczęście odzwyczaiłem się od hamulców SRAMa, ale oczywiście te działały bez zarzutu. Jest to rower testowy i tak jak mówiłem, na pewno trzeba byłoby go troszkę tutaj mocniej dostosować pode mnie. Na pewno amortyzator nie działa tak płynnie, jak działać powinien. Również manetka opuszczania dropera nie działa, lubi się zacinać, ale to są tylko i wyłącznie wady spowodowane tym, że jest to po prostu rower testowy. BMC na pewno po raz kolejny kusi świetnym wyglądem, naprawdę to malowanie. O ile nie lubię jakiegoś tam żółtego i tym podobnych kolorów, no to ten wygląda naprawdę fajnie i to trójwymiarowy, ten trójwymiarowy napis również wygląda świetnie.
Przede wszystkim jest to dosyć proste malowanie, nie mamy na rowerze również jakichś innych znaczków BMC bądź jakichś sentencji życiowych wypisanych na ramię, więc to również nam się mocno podoba. Jeśli chodzi o pozycję, jeszcze warto wspomnieć, że tutaj w rozmiarze M mamy mostek 60 mm. Tak jak mówiłem, rower sprawia wrażenie bardzo małego, ale jak już na nim siądę, no to naprawdę niewiele różni się od L-ki w Oizie. Tyle na szybko, trochę tutaj pojeździliśmy w terenie. Tyle udało nam się dowiedzieć na temat nowej maszyny. Na pewno jest to rower warty uwagi. Oczywiście swoje kosztuje jak to BMC i nawet w takiej konfiguracji jak tutaj jest obecnie, no trzeba już wydać z tego co się orientuję ponad 30 tysięcy. No rower na pewno odpłaca się bardzo dobrym prowadzeniem, jest to rower sprawdzony w Pucharze Świata, więc można powiedzieć, że gwarantuje po prostu szybką jazdę. Dzięki za oglądanie filmu. Oczywiście pamiętajcie o subach w naszych social mediach i do zobaczenia.